Halo, Dariusz Szpakowski, witam Państwa serdecznie. Jest dziś ze mną Jacek Laskowski. Wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Jak sądzisz, jak zaprezentują się dzisiaj gospodarze? Kibice oczekują w przyszłym sezonie gry w Pucharze Mistrzów i na razie mogą z optymizmem spoglądać w przyszłość. To co prawda dopiero początek sezonu, ale po formie widać, że zapowiada się bardzo dobrze. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają wariantem 4-3-3 z szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywnych. Dwójka operująca na skrzydłach będzie odpowiedzialna za dogrywanie piłki w pole karne lub wycofywanie jej przed szesnastkę. Tam blisko siebie ustawieni pomocnicy mogą szukać środkowego napastnika albo próbować strzałów z dystansu. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Mamy tu układ 3-5-2, czyli duże zagęszczenie w środku pola. Co o tym sądzisz, Jacek? To może mieć na celu trzymanie przeciwnika z dala od własnego pola karnego, ale też daje sporo elastyczności w dysponowaniu zasobami drugiej linii, z której to jeden, to drugi, to jeszcze inny zawodnik może się podłączać pod ataki. Murawa na San Siro była w pełni naturalna, ale po intensywnych opadach często zupełnie nie dało się grać na błotnistej nawierzchni i ciągle trzeba było wymieniać trawę. Dlatego teraz 30% murawy jest syntetyczne, ku wielkiemu zadowoleniu i na pewno też uldze piłkarzy. Spotkanie rozpoczęte. Lijajić. Çalhanoğlu. Rodriguez. Milan w ataku. Może być groźnie. Bonaventura. Lijajić. Çalhanoğlu. Gwizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. O, kiepsko wykonany ten rzut wolny. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To trzeba ćwiczyć na treningach aż do znudzenia. Milan szuka swojej szansy. Palowski. Bartosz Salamon. Dramę. Drybluje. Kurtić! Ależ to była okazja. Szkoda, nie padł z niej gol. Wynik wciąż bezbramkowy, ale pewnie długo już tak nie pozostanie. Oby tylko nie zeszło z nich powietrze. Na razie wygląda to obiecująco. Arias. Bonaventura. Rodriguez. Jonas Hoffman. Bartosz Salamon. No, już blisko pole karne. Strata w ataku. Bonaventura. Lijajić. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem z daleka. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Faul. Jaka będzie reakcja sędziego? Lijajić. No, zastanawia się, czy nie strzelać.
Jajić. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Wspaniałe umiejętności tego zawodnika. Przepiękny strzał. To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Niech Państwo spojrzą, jak wiele ten gol znaczy dla trenera. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Vivani. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Zbliża się do pola karnego. Może stąd strzelać! Aj, nie ma bramki, ale to była kwestia centymetrów. Precyzyjne dogranie głową. Zostawił za sobą trochę boiska. Ma wsparcie kolegów w tej akcji. Bonaventura! No wsparli teraz bramkarza. Blisko pola karnego teraz gracze Milanu. Jajić! Suso. Przydałaby się wrzutka. No, prawie, ale nie opanował piłki. Kurtić. Dochodzi do piłki, jest niebezpiecznie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Szansa! No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Arias. Çalhanoğlu. Kurtić. Vivani. Giacomo Bonaventura. Arias. Bonaventura. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobrze przejęta piłka, coś z tego będzie. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Arias. Lijajić. Milan w ataku, może być groźnie. Świetny przegląd pola. Dobra interwencja obrony. Vivani. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Faul, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to było. Trener niezadowolony. Tam mogła się w końcu stać komuś krzywda. Lijajić. Santimina. Lijajić. Może strzelać. Sporo miejsca. Wrzawa na trybunach. Santimina. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Dobra wymiana podań. Dramę. Pokonuje z piłką kolejne metry. Przechwyt, ale nie opanował.
Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Jest szansa. Wspaniała interwencja. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. I po odbiorze strata piłki. Giacomo Bonaventura. Trochę się zbliżył do pola karnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Za chwilę po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Zaczęli. Milan prowadzi. Drugie 45 minut przed nami. Rodriguez. Dobra pozycja do oddania strzału. Suso. No, był tam spalony. Fatalne podanie, no i strata. Kurtić. Strata, co zrobi przeciwnik? Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Bonaventura. Suso. Palowski. Już blisko pola karnego. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Drybluje w stronę bramki. Ma do kogo podać. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Bartosz Salamon. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Palowski. No, już blisko pole karne. Dośrodkowanie za silne, za głębokie dośrodkowanie, spokojnie przejęte przez bramkarza. Bartosz Salamon. No, będzie gol! No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Przed nami końcowe 30 minut. Blisko pole karne. Bonaventura. No, strzela! Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No to możemy się, Jacek, pozachwycać. Cudowne uderzenie, proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Vivani. Wymieniają piłkę między sobą. Bonaventura. Blisko pola karnego teraz gracze Milanu. Santimina. Uderza! Udanie broni, piłka cały czas w grze. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Bramę. Ładnie wymieniają podania. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał.
Blisko już do bramki. Przeciwnik chce wymusić błąd. Suso. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Alessio Romagnoli. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Nie ma spalonego. Świetnie. Może stąd strzelać. Gol! Tak jest. Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Uderzył tuż pod poprzeczkę. Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, że on wie, co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Hoffman. No, z tego miejsca można strzelać. Może uderzać na bramkę. Nie, pusta bramka, będzie gol. Nieprawdopodobne. Znowu piłka odbita od bramki, wraca na boisko. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. No, może być groźnie. Nie wyszło im to wybicie. Suso. Wrzucać z autu będzie zawodnik Milanu. Będzie zmiana. Suso. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Musi uważać, rywal blisko. Dobrze przesuwa się z piłką. Strzela! No, gdyby nie on, doszłoby do katastrofy. Wielkie brawa dla bramkarza. Uchronił swój zespół przed utratą gola. Sędzia pokazuje rożny dla Milanu. Trwa druga połowa spotkania, zespół prowadzi, no jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Z rzutu rożnego, bramkarz z łatwością wyłapał piłkę, nieudane dośrodkowanie. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili, wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Jonas Hoffman. Mauri. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Milan w ataku. Może być groźnie. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Suso. No, już blisko pole karne. Strzela! Ach, szkoda! Nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, Darek. Co prawda ostatecznie ulegli, ale można powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedali. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas, wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce.